Niby zwykła sala wykładowa i dzień jak co dzień. Jednak skupienie i podekscytowanie na twarzach studentów sugerowały, że to nie będzie zwykły wykład. 10 grudnia w Auli Krakowskiej Akademii odbył się konkurs na najlepszą symulację rozprawy cywilnej. Do konkursu zgłosiły się 3 zespoły studentów prawa. Z Lublina, Opola i Krakowa. Moi poprzednicy już organizowali tego typu konkursy, a ja uważam, że to jest bardzo fajny pomysł, ponieważ uczymy się przede wszystkim, poznajemy się pomiędzy różnymi uczelniami, w związku z czym jest to fajne. Jako pierwsza na wokandę trafiła sprawa o podwyższenie alimentów. Powodem w sprawie był student pierwszego roku medycyny ubiegający się o podniesienie wysokości alimentów, jakie łoży na niego matka. Grupa studentów prawa z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej do symulacji podeszła poważnie i przygotowania rozpoczęła już w październiku. Najpierw spotkania w węższej grupie w celu sporządzenia odpowiednich pism, a potem już od mniej więcej początku listopada już regularne, cotygodniowe, czasami 2-3 razy w tygodniu próby, żeby przećwiczyć wszystko, żeby nauczyć się dobrze tekstu, żeby nie było czytania, tylko właśnie mówienie, aby to wyglądało naturalnie. I wyglądało naturalnie. Występująca po studentach z Lublina drużyna gospodarzy miała wysoko zawieszoną poprzeczkę. Pozew o wycofanie darowizny wniosła babcia, której nie spodobała się rażąca niewdzięczność męża jej wnuczki, przez co emerytka żądała zwrotu nieruchomości. Konrad Katarzyński zaraz po symulacji powiedział, że występowanie przed liczną publicznością było emocjonujące, ale pomogły próby i wcześniejsza wizyta w sądzie na prawdziwej rozprawie cywilnej. Na pewno też jak będziesz się uczyć w takim konkursie, gdzieś tam każdemu w sercu głęboko leży, że może by tak wygrać, no, może by ten, ale myślę, że dla nas to jest cel taki drugorzędny. No. Pierwszorzędnym celem jest chyba dobra zabawa, prawda? I myślę, że ten cel właśnie został osiągnięty. Ostatnia grupa, która wystąpiła przed krakowską publicznością, to studenci z Uniwersytetu Opolskiego. Reprezentanci Opola występowali ze sprawą o rozwiązanie umowy dożywocia zawartej pomiędzy emerytką a osobą, która miała sprawować opiekę nad nią w zamian za nieruchomość. Rafał Bożyński przyznał, że w trakcie symulacji było trochę improwizacji. Cieszę się, że była taka inicjatywa. Fajnie było tutaj przyjechać i widać, wszyscy byli przygotowani. Jedni lepiej, drudzy mniej. Mam nadzieję, znaczy jeżeli mówię mniej, to mam na myśli troszeczkę nas. Także cieszę się, że mogliśmy brać udział tutaj w tej symulacji. Tremy na pewno dodawało występowanie przed profesjonalnym jury. Poczynania przyszłych adwokatów, sędziów i prokuratorów oceniały mecenas dr Małgorzata Malczyk oraz 2 sędziny Sądu Okręgowego z Bielsko-Białej, Marta Garapich i Barbara Kęska-Pałka. Ocenie jury podlegała nie tylko symulacja rozprawy, ale także dostarczona wcześniej dokumentacja spraw. Przewodnicząca jury, komentując werdykt, była pełna uznania dla wszystkich studentów, którzy z dużym zaangażowaniem podeszli do konkursu. Nie da się ukryć, że osoby oceniające, w szczególności panie sędzie Sądu Okręgowego, to są praktycy z ogromnym doświadczeniem zawodowym, więc wyłapują każdy jeden mankament z punktu widzenia sądu. Ja starałam się, jak mogłam, sekundować jako pełnomocnik, gdzieś tam usiłując znaleźć mankament z tej drugiej strony stołu, ale nie było wątpliwości. Po długim oczekiwaniu studenci poznali werdykt. Grupą, która uzyskała najwyższą lokatę, która prezentację przeprowadziła w sposób najlepszy, jak również, co nie znaczy oczywiście, że bez mankamentów niestety, jak również najlepiej przygotowała materiał w sprawie, czyli akta, bo rozumiem, że tak możemy je nazwać, jako ten modelowy, ten wzór, na którym Państwo pracowaliście. Jest, no i tutaj nie ukrywam, że nie ma we mnie pokory, bo z przyjemnością to mówię, jest grupa krakowska. Nagroda dla najlepszej symulacji rozprawy cywilnej powędrowała do studentów z Krakowskiej Akademii.